Prus jest nazywany pisarzem Warszawy. Lalka jest nazywana najbardziej warszawską z polskich powieści. Zresztą w tej funkcji występuje w świadomości pisarzy, czytelników do dzisiaj. Jednocześnie Warszawa w lalce jest bardzo specyficzną konstrukcją, jest bardzo specyficzną, bardzo specjalną przestrzenią. To wynika przede wszystkim z tego, że Prus, na przykład w przeciwieństwie do Balzaka, pokazuje miasto jako przestrzeń przeżywaną, czyli my zawsze widzimy Warszawę oczami bohaterów. To sprawia, że ta przestrzeń warszawska w lalce, ona nie jest kompletna. Ona nie jest jednorodna, ponieważ właśnie widzimy miasto oczami bardzo, bardzo różnych postaci. To po pierwsze. Po drugie, to jest miasto, które jest naznaczone obecnością rosyjską, oczywiście w drugiej połowie wieku XIX. Musimy to sobie uświadomić, prawda, że wszystkie szyldy są dwujęzyczne, wszystkie urzędy są rosyjskie, że na każdym rogu ulicy stoi stójkowy, że również skład społeczny miasta się bardzo zmienia, dlatego że po prostu przybywają tutaj liczne oddziały i żandarmerii rosyjskiej, i żołnierzy. Jest to po prostu miasto naznaczone obcością, naznaczone rosyjskością. To zauważają wszyscy przybysze do Warszawy w drugiej połowie wieku XIX, przybysze z zagranicy. Oni zauważają dokładnie to, co Prus, że to jest właśnie miasto, znaczy to, czego nie ma u Prusa, zaraz powiem, ale co Prus oczywiście zauważa. Zauważają, że jest to miasto naznaczone tymi znakami po prostu obcej, zaborczej władzy. Tego wszystkiego u Prusa nie ma. U Prusa nie ma na przykład cerkwi na lewym brzegu Warszawy. Wokulski patrzy, siedząc na Powiślu nad rzeką, patrzy dokładnie w stronę cerkwi Marii Magdaleny, ale jej nie widzi. A ta cerkiew podobno bardzo pięknie polśniewała złotem w słońcu, prawda? W Warszawie Prusa na trakcie królewskim, w Warszawie Wokulskiego nie ma, nie wiem, pomnika Paskiewicza wzniesionego przed ówczesnym pałacem namiestnikowskim. Raz w lalce jest taki moment, że Rzecki zauważa, że prowadzą aresztantów i słyszymy w tle cichutkie brzęczenie kajdan, którymi są skuci. Ale tych śladów obcości właściwie nie ma. Dlaczego ich nie ma? Dlatego, że w literaturze drugiej połowie wieku XIX obowiązuje tabu rosyjskie. Skoro Rosjanie są nadobecni w życiu codziennym powszednim mieszkańców Warszawy, to nie będzie ich w literaturze, prawda? To jest dość oczywiste. Ale przecież jednocześnie Prus tę obcość miasta pokazał znakomicie. Pokazał po prostu miasto, które jest obce swoim mieszkańcom. Prus, nie pokazując znaków obcości wpisanych w pejzaż Warszawy, właśnie tych znaków, które się wiążą z obecnością po prostu władzy rosyjskiej, jednocześnie daje takie bardzo dyskretne sygnały, że jest to miasto obce. I Warszawa w lalce jest zawsze opisywana z perspektywy kogoś, kto idzie z głową zwróconą na dół. To widać wyraźnie, kiedy opisy Warszawy z lalki porównamy z opisami Paryża. Tam perspektywa jest zupełnie inna. Patrzymy do góry. W lalce właściwie mamy do czynienia z różnymi obrazami Warszawy, prawda? Jest to powieść warszawska, ale pokazuje też to, czego pokazać nie można. Pokazuje Warszawę, która w związku z tym jest tej powieści z jednej strony miastem realnym, bo przecież występują tutaj bardzo wyraziste realia, ale też realia poddane takiej specyficznej deformacji, prawda? Bo jak Wokulski patrzy ze swojego balkonu tutaj niedaleko na Krakowskim Przedmieściu na ulicę, to widzi jednocześnie kolumnę Zygmunta i Kopernika. Jest to po prostu niemożliwe, prawda? To jest dla niego symboliczna przestrzeń, którą sobie jakoś ustawia, jakoś określa. Więc właśnie jest to miasto realne, a jednocześnie jest to jakieś takie miasto fantomatyczne czy fantazmatyczne.